Kilka dni temu spotkaliśmy w Mosinie pielgrzyma. Manfred Ingenwert z Niemiec przyszedł do nas pieszo, pokonując 1000 kilometrów. Przed nim długa droga licząca jeszcze 3000 kilometrów. Celem jego podróży jest Santiago de Compostela w Hiszpanii. Pielgrzym podąża szlakiem świętego Jakuba, który przebiega także przez gminę Mosina. Trasa świętego Jakuba tutaj przez gminę Mosina biegnie z Poznania przez Rogalinek, przez Mosinę, przez Sowiniec do Baranowa i następnie do Żabna. Żabno leży akurat na szlaku wielkopolskim, który prowadzi od Mogilna przez Gniezno, Poznań do Głogowa. W Głogowie przechodzi w szlak dolnośląski, prowadzi do Zgorzelca, a następnie już kolejnymi szlakami przez Europę do Santiago de Compostela. Trasę dokumentuje w specjalnym notesie, w którym gromadzi stemple parafialne. Niemiec ma 62 lata i nie jest to jego pierwsza pielgrzymka w to miejsce. Aber wo liegt Żabno? Da, no? Nie, Żabno da. Da liegt Żabno. Da. Gut, okay, alles klar.